Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam nasze nowe ciuszki dla laleczek. Jak widzicie tutaj też bobasy są przebrane w nowe ciuszki. Twinek ma na sobie nową bluzeczkę z Niubie, właściwie to jest bodziak. Z takim fajnym jelonkiem z ptaszkiem na dupci. Wojtuś z Leonkiem mają bodziaki z Pepko. Te bodziaki sprzedały się po prostu w momencie. Może zabiorę tutaj rączkę Twinka. Sprzedały się błyskawicznie. Jak ja kupowałam, to został tylko rozmiar 74, więc jak widzicie, jest troszkę za duży na Leona, jako trochę podwinęłam, żeby jako tako to wyglądało. A ten bodziak na rozmiar 62 kupiłam na Vinted za całe 5 zł, więc naprawdę cena super, a fajnie, że udało się właśnie go kupić, bo strasznie mi się podoba w te słoniki. No i jeszcze Aria, czyli nasza Oleńka, ma na sobie zestaw z Kubusia Puchatka w pszczółki. Widziałam właśnie u Beatki na zdjęciach też była Aria, właśnie ta Aria, ubrana w taki fajny, żółty komplecik i strasznie ona mi się w tych kolorach spodobała. Dlatego zamówiłam jej właśnie coś takiego. Ten filmik miałam nagrać już wczoraj, ale zamiast nagrania filmiku tutaj pojechałam do mojego starego mieszkania zabrać parę takich dupereli, które mi były potrzebne. I przy okazji zabrałam dwa wózki. Jeden po drodze do domu od razu zawiozłam mojemu koledze, któremu urodziła się córeczka i właśnie pytał mnie o coś takiego, więc pokazałam mu ten wózek, który tam miałam. Spodobał mu się i tutaj w prezencie mu ten wózek oddałam. A drugi, taki mój ulubiony, przywiozłam sobie, to zaraz Wam go pokażę. To jest wózek Oyster. Na razie ma zamontowany fotelik. On bardzo mało miejsca zajmuje z fotelikiem, jest bardzo leciutki. Więc dlatego ten fotelik jest tutaj zamontowany przez to właśnie, że on mało miejsca zajmuje. Pokrycie tutaj z gondoli i ze spacerówki poszło do prania, bo stał ponad rok na strychu, więc to wiadomo, wszystko się zakurzyło. A fotelik był w domu, więc tutaj nic mu się nie stało, więc sobie tylko troszkę odświeżyłam i jest ok. Tutaj kupując ten wózek zastanawiałam się właśnie nad Green Tomem albo nad właśnie tym Oysterem, ale zdecydowałam się na niego ze względu na to, że Green Tom ma tą plastikową ramę i on wydaje się taki troszkę bardziej mniej stabilny, nawet bardziej niż troszkę mniej stabilny. A ten, jak widzicie, ma tutaj aluminiową ramę, też ma tutaj duży kosz na zakupy. Te kółka można ustawić tak, że są i skrętne, i jeżdżą do prosta. Z przodu w ogóle fajnie się go prowadzi. Pomimo tego, że te kółka są piankowe, a nie dmuchane, nie z dętkami, które są no, zdecydowanie dużo wygodniejsze na takie wyboiste drogi, to tutaj te piankowe kółka sobie bardzo dobrze sobie dają radę nawet na takich wyboistych terenach. No i co? I może włożymy tutaj którąś z lal, żeby Wam zaprezentować, jak to wygląda. Dobra, wspólnie sobie teraz tutaj włożymy Arię do tego wózeczka. Ja tutaj tą rączkę na potrzeby tego krótkiego nagrania musiałam obniżyć przez to, że będzie mi zdecydowanie wygodniej, jak ta rączka jest bardziej złożona. A normalnie ja ją mam wyciągniętą przez to, że ja mam ponad 1,75 m, to tutaj mi jest dużo wygodniej z taką wyciągniętą rączką. Dobra. Wkładamy Arię do fotelika. Tutaj te pasy są bardzo fajne, ponieważ one mają tutaj dwa punkty, są dwupunktowe, o ile tak to się nazywa i o to akurat chodzi i dobrze to mówię. Ale one są, wiecie, nie tylko tak z góry zakładane i tutaj doczepiamy do tego, no właśnie tutaj ściągnęłam też osłonkę z tego przypięcia i zapomniałam jej założyć, tylko właśnie są w dwóch miejscach tutaj zaczepiane. Troszkę to poprawimy. Więc tutaj dzisiaj jest jak najbardziej stabilna w takim foteliku. No i też wydaje mi się, Aria tutaj całkiem fajnie w tym wygląda. Zdejmę tutaj kamerkę ze statywu, żeby Wam pokazać Arię w foteliku. Oczywiście smoczek jest dla niej ciut za duży, bo ona w ogóle wszystkie smoczki ma. Oprócz tych dla wcześniaków tak fajnie, no takie wielkie wyglądają w jej buzi, bo ona jest bardzo, bardzo drobniutka. Ale jak widzicie, tutaj wózeczko wygląda całkiem fajnie. Tutaj sobie możemy jeszcze całkiem daszek zasłonić i też mamy taką alternatywę. Ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o dzieci, to nie preferuję takiego włożenia, spacerowania w fotelikach samochodowych, bo to jest taka pozycja półsiedząca, gdzie
Zdecydowanie dla małego dziecka jest nieodpowiednia, dlatego takie połączenie fotelik plus wózek jest dobre tylko na jakiś, nie wiem, krótki wyjazd czy transport, nie wiem, na przykład do lekarza albo na jakiś krótki wypad, a tak jeżeli chodzi o spacery, to no nie wiem, to jest na pewno niezbyt zdrowe dla kręgosłupa dziecka, dlatego tutaj takiej opcji, jeżeli chodzi o dzieci, to nie polecam. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o lalę, to wygląda całkiem fajnie. Też kilka osób pytało mnie o to, czy zrobię spacerek z lalką. Ja, tak jak już mówiłam wcześniej, miałam taki zamiar zrobienia takiego spacerku, nagrania takiego spacerku. Nawet sobie kiedyś lalę ubrałam do tego, ale jak to często bywa, rodzinka mi to skutecznie udaremniła, bo coś akurat innego wypadło. Wydaje mi się, że całkiem dobrze się stało, bo nie wiem, ja się wstydzę wychodzić z lalką na spacer, zresztą pewnie bym nawet nie wyszła. Raz jeden byłam i to tylko kawałeczek mały podjechałam sobie samochodem, żeby zrobić parę fajnych zdjęć w fajnym miejscu z lalką w wózku. I tyle. I już nigdy więcej z lalką nie wychodziłam. Nie wiem, moim zdaniem w tym naszym lalkowym hobby są jakieś granice i wychodzenie z lalką w wózku na spacer to już jest, no nie wiem, moim zdaniem, oczywiście podkreślam tutaj tylko moim zdaniem, to już jest przekroczenie tej granicy. Więc no niestety wybaczcie, ale spacerku nie będzie. Ja tutaj na pewno na taki krok się nie odważę i nie zrobię z siebie pośmiewiska, wychodząc z lalką na spacer. Dobra, to teraz przejdziemy może do sedna, do pokazania Wam tych ubranek, które zakupiłam w ostatnim czasie. A laleczka, którą pokazywałam Wam na ostatnim filmie, sprzedała się na drugi dzień po opublikowaniu tego materiału. Albo i w tym samym dniu? Nie, sorry, w tym samym dniu, tak, bo zapakowałam lalkę, wrzuciłam film i wieczorem odezwała się pani z naszej grupy, do której ta laleczka pojechała. Ona już była zapakowana, jak widzieliście, więc tylko zakleiłam paczkę, nakleiłam etykietę i poleciałam do paczkomatu nadać przesyłkę. Paczuszka już doszła, pani jest bardzo zadowolona, więc bardzo mnie to cieszy. A tutaj to miejsce poprzedniej lali zajęła teraz lalka hiszpańska. Taka zwykła laleczka firmy Berwanger, chyba tak to się wymawia. I teraz jej w tym tygodniu zamówiłam siostrzyczkę z taką płaczącą minką, więc tutaj będziemy mieć dwie lale w tym koszyczku na tej półce. Misiek prawie większy od tej lali. Dobra, zakryjemy ją i przejdziemy do ubranek. Tutaj mamy aż dwie pełne torby z tymi ubrankami, ale postaram się Wam to jak najszybciej pokazać, żeby tego filmu też nie przedłużać, a później sobie na spokojnie te ubranka w rebornowych szafach już poukładam bez nagrywania. Tutaj Wam jeszcze pokażę moje żywe reborniątko. Rysiu! Rynuś! Rynuś! Dobrze wie, że do niego mówię, nawet widzicie, uchem strzyże, ale mam nie w nosie, jak on normalnie, jak się do niego mówi, jak tylko padnie hasło rysiek, to od razu się głowa podnosi, ale jak mocno śpi, to ma w nosie. Jak widzicie, nawet się specjalnie nie ruszył, jedynie tym uchem strzygnął. Rysiu, rynoś! No, a śpi sobie oczywiście w kołysce, no bo to przecież jego ulubione miejsce do spania. Brawo, że zaczniemy sobie najpierw od ciuszków newbie. Tutaj mamy takie maleństwa na rozmiar 44, czyli dla Arii. Tutaj Wam pokażę nadruk z bliska. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Patrzcie, to jest rozmiar 44, więc naprawdę maleńki, ale jest prześliczny. Dalej mamy też w rozmiarze 44 takie zwierzątka. Pamiętam, tak, 44. Też mi się bardzo podobał. A tutaj jedna pani sprzedawała właśnie po swoim dziedziusiu takie malutkie ubranka. Kupiłam dwa takie same, tylko że jedne w rozmiarze 50, drugie w rozmiarze 44. Tej pani, od której kupiłam na Vinted, sprzedawała je w bardzo dobrej cenie, czyli po 20 zł za sztukę, więc naprawdę cena super. Od niej też kupiłam to granatowe body z Newbie, który ma na sobie teraz twinek, który widzieliście wcześniej. I też ten żółty komplecik, który ma na sobie nasza mała Aria. A drugie jest takie samo, tylko że rozmiar większy, to jest 50. I kolejne body jest takie, już jest większe na rozmiar
56, więc jest dość spore, ale no, jak widzicie, jest tutaj naprawdę piękne, prześliczne. Dalej mamy takie body odkupione od Justynki. Prześliczne też, patrzcie, z takimi wzorami. Tutaj od Justynki z naszej grupy mamy takie dwa piękne pajace dla Leona. Zobaczcie sobie, jakie one są cudne, delikatne, jaki ten nadruk jest piękny. Naprawdę są prześliczne. A drugi pajacyk jest taki z czapeczką, też z takimi zwierzątkami. O, jest naprawdę prześliczny. Tutaj ten komplecik już kupiłam jakiś czas temu na ciuchach Ari. Myślałam, że to jest sam kaftanik. A po zdjęciu tego z wieszaczka okazało się, że pod spodem są też do tego spodenki i za to zapłaciłam całe 6 zł, więc cena super, a Aria wygląda w tym naprawdę pięknie. Następnie mamy taki komplecik z myszką mini z HM-u. Bardzo fajny. Troszkę za duży jest na Twinka, nad czym bardzo ubolewam. Ale jak się kiedyś jak kiedyś zamówię jakąś większą laleczkę, to na pewno się przyda. Też z Cartersa ostatnio zamówiłam 2 paczki ubrań. I między innymi właśnie były takie fajne bodziaki. Bardzo ładne, strasznie mi się podobają. Taki krótki, letni bodziak z jakimś krabem czy rakiem. Też fajny. Tutaj taki zwykły kaftanik dla wcześniaka. Właściwie to jest chyba rozmiar newborn, ale taki malutki jest. Biały z krótkim rękawkiem. I tutaj takie niby ogrodniczki, niby rampersik. Przefajne. Fajne, bardzo mi się podobają i też Twinka w tą ubrałam, fajnie w tym wygląda. O, tutaj też kupiłam takie rajstopki z liskami. Też mi się bardzo spodobały. Takie malutkie jak na Twinka. Dalej mamy taką czerwoną, fajną sukieneczkę, którą pewnie dzisiaj Twina ubiorę. Już miałam to zrobić wcześniej, ale jakoś nie było okazji. Bardzo fajna u góry, ona jest taka welurowa, a na dole super taka rozkloszowana i ma, jak widzicie, takie srebrne, taki srebrny brokacik, też fajnie to wygląda. Dalej mamy taki krótki rampersik, też z Cartersa, też bardzo fajny. O, i taka bardzo ładna sukieneczka, też firmy Carters. Tu jeszcze mamy nowe czapeczki, które Wam tak szybko pokażę. Też przyszły w tej paczce z Cartersa. To jest fajny taki uśmiechnięty kosmita. I taka futbolowa czapeczka. A, wiedziałam, że gdzieś jeszcze miałam ciuszki z Newbie. O, właśnie, to jest taka, taki bodziak w kwiatuszki. Też go Wam niedawno pokazywałam na jakimś zdjęciu, a chyba z Arią. Też jest dość duże, bo to rozmiar 56, ale bardzo ładne body. Newbie w ogóle ma przepiękne ciuszki, ja je naprawdę uwielbiam. To mi się bardzo podobało na zdjęciu, aczkolwiek w rzeczywistości już mniej. Ale też jest fajne. Też jest fajne i pasuje tutaj do pościeli w kołysce, w której śpi Twinek. O, i to jest super. To mi się niesamowicie podoba. Troszeczkę było sprane, bo to kupiłam na Vinted. Ale jak widzicie, jest ekstra, jest naprawdę piękne. Z Cartersa mamy też takie body. Takie czarne. Niektórzy na przykład nie ubierają laleczek w ciemne kolory, przez to, że one często farbują i farbują też winyl. Ale powiem Wam, że mi się nigdy nie zdarzyło, a bardzo lubię ciemne kolory na laleczkach i często tych ubranek używam i nigdy nic takiego nie miało miejsca. Zresztą te ubrania też są bardzo dobre gatunkowo, więc nawet zdziwiłabym się, gdyby one farbowały. Dalej mamy taki ramper z ogrodniczki. Miałam takie same, tylko w rozmiarze 62 i oddałam je chyba z wyprawką z Lulu.
czego żałowałam, bo one mi się strasznie podobały, ale na Vinted znalazłam takie same, tylko jeszcze rozmiar mniejszy, więc na moje lale idealne. Niestety słońce zaczyna nam się chować, więc przeniosłam się w takie bardziej nasłonecznione miejsce. Tutaj mamy takie malutkie, króciutkie spodenki z brokatem firmy Gerber dla wcześniaczków, ale to dla takich bardzo, bardzo małych wcześniaczków. One są strasznie krótkie, nawet na Arię są za małe. Dalej mamy takie spodenki w paseczki, takie pomarańczowe spodenki tutaj z falbanku przy nogawkach. Takie fajne, krótkie spodeneczki na lato. Te mi się podobają, takie dresowe w kwiatuszki. O, też Cartersa. Bardzo fajne. Tutaj też Cartersa, takie malutkie. I również firmy Carters, takie w kwiatuszki. Też bardzo ładne. O, to mi się niesamowicie podobało, taki kokonik. On jest malusieńki, on jest przemalutki. Jest rozmiar 44, na zdjęciu nawet nie było widać, że on jest tak mały. Dobrze mówię? Tak, P. Czyli to jest takie nasze 44, premature, czyli wcześniak. Jest naprawdę mega malutki, ale Arię udało się w niego wcisnąć cudem, bo cudem, ale dziewczyna się w to zmieściła. Już dość dawno kupiłam właśnie ten pajacyk ze słonikami. Na Vinted był pokazany rozmiar 50, bodajże 6, a w rezultacie przyszło 68, więc było schowane i tego Wam nie pokazywałam, chociaż jest bardzo ładne. Ale tutaj jak twinka w tym pozwijałam, to nawet całkiem fajnie to wyglądało. A tu z nią by się jeszcze schował taki, no to chyba Wam pokazywałam, ale nie dam sobie głowy uciąć. Taki bodziak z liskami. Też on mi się niesamowicie spodobał. Bardzo ładny, tylko w rozmiarze 62, więc jest tylko dobry na Leonka. Dalej z Cartersa mamy taki bodziak z krótkim rękawkiem zwierzątka. Właściwie prehistoryczne zwierzątka. Tutaj jest taki ze zwierzątkami z Cartersa, też jest taki pajacyk. Ma tutaj fajne te nogaweczki z takim dinozaurem z zębami. Też to jest rozmiar chyba newborn. Tak, newborn. Też bardzo mi się spodobał. Tutaj też mamy takie body ze zwierzątkami, z dinozaurami. Na Wojtusia dobre, bo to jest rozmiar 50. A tutaj z dinozaurami mamy kolejne body Cartersa. Też na Wojtka dobre. I mamy też takie spodenki z Nexta. Też z takimi małymi dinozaurami. Ja jeszcze zamówiłam całą paczkę ubranek od Damiak. Więc powinny przyjść w przyszłym tygodniu, we wtorek, to już pokażę Wam je w następnym filmie. Tutaj były takie dwie pary spodenek Cartersa. Jedne czarne, drugie granatowe, a właściwie na odwrót, bo te są czarne. Takie polarkowe spodenki, też na Wojtusia dobre. Takie śmieszne letnie spodenki, krótkie w okularki. I takie spodenki, jakich mi brakowało. Czyli zwykłe niebieskie spodenki tutaj z gwiazdkami na kolanach, to też taki fajny, uroczy element. Dalej takie brązowe, sztruksowe, właściwie takie ala sztruksowe spodenki, bo to jest materiał bawełniany. Też super. I takie fajne, szare spodenki w paseczki. A i tutaj spodenie w paseczki są też takie granatowe, też takie malutkie. Tutaj mamy też taki pajacyk z takim malutkim, przyszytym misiem. O, ta koszula mi się mega podobała. Patrzcie, jest przepiękna. Jest naprawdę super. Jeansowa koszula, taka mała jak na Wojtusia, firmy Wrangler. I tutaj z Wranglera też była taka bluzeczka w paseczki. Jakiś paproch się do niej przyczepił. Tutaj ma fajne z innego materiału rękawki. Dobrze mówię? Tak, to też jest Wrangler. Dalej mamy takie body. Czerwone. Lubię czerwone ciuszki u Rebornów. Tutaj brzydko się pokazuje w kamerze ten kolor, ale on naprawdę to jest taka bardzo ładna, ciepła czerwień. Może złapię ten kolor tak z bliska. No, powiedzmy, że dość go widać. Tutaj też na Gideonka takie body małe z pieskiem. Tutaj taki podkoszuleczek, bodziak w piłki. No, to mi się bardzo spodobało. Też takie body. Zwykłe body, szare.
zwykłe szare boty, a naprawdę bardzo fajne. I też takie boty w paseczki. Też takie długie, jak wszystkie te bodziaki z Cartersa, one wszystkie są, nie wiem czemu, takie długaśne. I tutaj też taka fajna piracka koszula, a właściwie to jest body z kołnierzykiem. Też mi się to mega spodobało. Już nam kamera nie chce łapać ostrości, bo już zaczyna robić się powoli ciemno. I głupieje po prostu. Niestety nie mam już siły, żeby lampy wyciągać, więc tutaj postaram się... Już tutaj niedużo rzeczy zostało i postaram się Wam to szybciutko pokazać. I jeszcze jest taka granatowa bluzeczka, też bardzo ładna i na Wojtusiu. A tutaj na Gideonka taka bluzka z różnymi służbami. Mamy tutaj radiowóz, wóz strażacki i karetkę. Typowo chłopięce ubranko, taka, no bardzo fajna ta bluza jest. I tutaj jeszcze z Gerbera mamy taki bociak. Żyrawki i słonie. I chyba to, co mi się najbardziej podobało, czyli bodziak, tutaj nie widać tego. O, teraz widać z takim złotym Batmanem. Tutaj to się jasno dość pokazuje, bo balans skupiał, ale naprawdę to jest taki bardzo, bardzo mocny złoty kolor. Balans bieli troszkę oszalał. O, może to teraz trochę lepiej widać ten rzeczywisty kolor. Bardzo mi się podoba. I ostatnia z rzeczy, którą przygotowałam do pokazania, jest to taka bluza, też malutka, firmy chyba Carters. Tak, to jest Cartersa. Też fajna, na Wojtusia, jak ulał, pasuje. Ale ciuszkiem, który mi się najbardziej z tych wszystkich rzeczy podoba, jest zdecydowanie ten bodziak z Newpi z jelonkiem. Jest naprawdę prześliczny. Tutaj zapomniałam Wam powiedzieć, bo już jakiś czas temu zamówiłam taki słonik z firmy Baby Nova, taki smaczek słonik firmy Baby Nova w Niemczech. I jakieś 2 tygodnie temu dostałam maila, że transakcja została anulowana i pieniądze wracają się na moje konto. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale trudno. Będę musiała szukać gdzie indziej tego smoczucia. Dobra, na dziś to tyle. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!